Zastanawiasz się, ile kosztują cielaki, jakie mamy rasy, a może czy to bezpieczne zamawiać cielaki przez internet? Często zadajecie nam podobne pytania, dlatego bez zbędnego przeciągania odpowiadamy. Ile kosztują eurocielaki? Pozwól najpierw, że opowiem Ci, dlaczego ceny cielaków się różnią. Cielaki na mleku, których mamy najwięcej, kosztują od 1000 do 2500 zł brutto za sztukę. Duży rozstrzał, co nie? 1000 zł zapłacisz za czarno-białego, małego HF-a około 55 kg. 2500 zapłacisz za 100-kilowego, czystego Simmentala. Zamawiając u nas, najczęściej dostaniesz propozycje na cielaki w przedziale od 1300 do 1700 na boksy miksowe mieszanych ras cielaków. Często pytacie nas, czy mamy irlandzkiego Angusa czy słowackiego Simmentala. Tak, mamy, ale za czysto rasowe cielaki trzeba zapłacić już powyżej 2000 zł. Jakie macie rasy? Spotkasz u nas najczęściej krzyżówki z rasami mięsnymi, takimi jak Angus, Hereford, Limousin, Charolais, Simmental czy Inra 95. Możesz też kupić u nas budżetowe HF i RW, które cieszą się dużą popularnością wśród klientów, którzy zamawiają u nas duże ilości ze względu na niską cenę. Nie specjalizujemy się w czystych rasach, ponieważ ich ceny bardzo często przekraczają budżet naszych klientów, ale znajdziesz takie cielęta w naszej ofercie. Pytanie numer 3. Czy eurocielaki są zdrowe? Rolnicy, którzy dostarczają eurocielaki do naszych partnerów, prowadzą profilaktykę swoich stad oraz odpajają eurocielaki siarem, co daje im podstawową odporność i dobry start. Natomiast nasi partnerzy rygorystycznie selekcjonują cielaki, które do nas jadą, więc jeśli jest jakaś słabsza jednostka, to ona zostaje u nich na miejscu i nie przyjeżdża w ogóle do nas. Eurocielaki, jak każde inne młode żywe istoty, mogą walczyć z jakąś infekcją. My dokładamy wszelkich starań, aby takich przypadków było jak najmniej. A Ty, rolniku, zadbaj o to, aby weterynarz był gotowy, by zaopiekować się Twoim nowym stadem. Pytanie numer 4. Jak przebiega transport eurocielaków do Twojego gospodarstwa? Posiadamy profesjonalne pojazdy do transportu żywych zwierząt, więc jeśli chcesz, abyśmy dostarczyli Ci eurocielaki do Twojego gospodarstwa, to żaden problem. Nasi wykwalifikowani kierowcy z uśmiechem i bezpiecznie je dostarczą. W transporcie dbamy o to, aby każdy cielak miał wystarczająco dużo miejsca, aby czuć się swobodnie, po to, żeby minimalizować stres związany z podróżą. Pytanie numer 5. Ile zapłacisz za transport eurocielaków do Twojego gospodarstwa? Tutaj proszę o uwagę, wprowadzamy zmianę. Dotychczas transport kosztował 3 zł za kilometr w kółku minus 100 km odległości od naszej bazy. Zauważyliśmy, że to może być przeszkodą i koszt transportu może zwyczajnie przestraszyć naszych klientów. Dlatego zdecydowaliśmy, że 3 zł za kilometr obowiązuje tylko w jedną stronę. Pamiętajcie, że transport to indywidualna sprawa i zależy od wielu czynników, takich jak ilość zamówionych przez Ciebie eurocielaków oraz zleceń w Twoim rejonie. Pytanie numer 6. O co chodzi z tym zamawianiem cielaków przez stronę eurocielenta.pl? To bardzo wygodne. Ty zgłaszasz swoje zapotrzebowanie, a my, kiedy mamy eurocielaki odpowiadające Twoim oczekiwaniom, wysyłamy zdjęcia, cenę i dzwonimy, aby dograć szczegóły. Eurocielaki mogą być na Twoim gospodarstwie już na drugi dzień. To co, zamawiasz? Jeśli udało mi się Ciebie już namówić do zamówienia na eurocielenta.pl, to pewnie zadasz sobie pytanie, czy musisz kupić po złożeniu zamówienia. Odpowiedź brzmi oczywiście nie. Formularz zamówień na naszej stronie nie jest zobowiązujący i możesz odrzucić naszą ofertę lub poprosić o inną. Na podstawie naszego fanpage'a na fejsie jesteś w stanie ocenić, jakie cielaki możesz od nas otrzymać. Także, drogi kliencie, proszę Cię o przemyślane zamówienie, aby uniknąć sytuacji, w których nie dochodzi do transakcji. Pytanie numer 7. Czy możesz obejrzeć swoje eurocielaki, zanim je kupisz? Oczywiście. Jesteś mile widziany na eurocielakowej bazie. Także jeśli masz czas i ochotę, to weź rodzinkę, przyjedź,
Wybierz swoje euroczelaki, wypij z nami kawkę i spędź miło czas z Eurusiem. Znajdujemy się w Wielkopolsce, koło Gostynia, a już niedługo, przed wjazdem do miejscowości Ostrowo, znajdzie się baner Eurocielęta. Zapraszamy! Pytanie numer 8. Co, jeśli Eurocielak ci... O trudnych tematach też trzeba rozmawiać. Nikt ich nie lubi i każdy unika jak ognia. Ale taka sytuacja może się zdarzyć. Więc jeśli Eurocielak nie dożyje 7 dni od dnia naszej dostawy, to wymieniamy go przy kolejnej dostawie lub dzielimy koszta na pół. Pytanie numer 9. Czy mamy żarłaki tak, żebyś nie musiał odpajać ich już więcej mlekiem? Tak, ale dostawy są dość nieregularne i mamy dużą kolejkę zamówień z eurocielęta.pl. Ci, co oglądają nas na YouTube, wiedzą, że budujemy odpajalnię, także mamy nadzieję, że za pół roku będzie starterów już dużo więcej. Nie od razu Rzym zbudowano, ale staramy się, aby ciągle się rozwijać. Możesz zamówić u nas startery, ale weź pod uwagę, że czas realizacji takiego zamówienia może zająć nam trochę więcej czasu. Pytanie numer 10. Co jeśli zamówiłeś na eurocielęta.pl, a my się nie odzywamy? Wiemy, że nie powinno to tak wyglądać, ale po prostu nie wyrabiamy z ilością zamówień. Zamawianie cielaków przez internet to dość innowacyjna metoda w naszej branży i staramy się ciągle nad nią pracować. Jeśli nie odzywamy się do Ciebie, to prosimy o tymczasową wyrozumiałość. Z czasem to poprawimy. Widocznie nie mamy eurocielaków na Twoje zamówienie. Jeśli bardzo Ci się spieszy, to zadzwoń do nas. Pytanie numer 11. Jak długo eurocielaki trzeba odpajać mlekiem? Eurocielaki po przyjeździe do Twojego gospodarstwa mają minimum 3 tygodnie. Zazwyczaj wystarcza jeden worek Euro Milkshake'a. Zalecamy więc podawanie preparatu mlekozastępczego i obserwację ich. Jeśli będą jadły coraz więcej TMR-a lub musli, to możesz myśleć o schodzeniu z mleka. Ostatnie pytanie. W czym lepszy jest Euro Milkshake? Najważniejsze jest to, że oszczędzasz eurocielakom stresu, pozostając na tym samym preparacie mlekozastępczym, które piły wcześniej. Euro Milkshake to preparat mlekozastępczy klasy premium i dostarcza niezbędnych mikro i makroelementów potrzebnych do przyrostu eurocielaków. Drogi rolniku, daj znać w komentarzu, czy rozwialiśmy wszystkie Twoje wątpliwości, czy może zostało coś niedopowiedziane i masz dodatkowe pytania. Jeśli je masz, zapisz je proszę w komentarzach, my je zbierzemy i w przyszłości nagramy drugi film z serii Q&A.